Witam serdecznie w drugiej części naszego kursu gry na akordeonie dla początkujących. Ja tylko przypomnę, że ten cykl ma taki charakter typowo techniczny, więc my tutaj nie będziemy przerabiać jakiegoś szeregu ćwiczeń, tylko poruszamy dane zagadnienie, dany temat, który już wy sami będziecie musieli przełożyć sobie na dane ćwiczenia. A dzisiaj poruszymy sobie temat, w jaki sposób urozmaicić technicznie dane ćwiczenie, tak byśmy jeszcze bardziej nabrali takiej ogłady technicznej. A w jaki sposób można zmienić dane ćwiczenie pod względem technicznym? Na przykład poprzez zastosowanie różnej artykulacji czy interpretacji muzycznej. Czyli możemy zastosować dwie podstawowe, przeciwstawne techniki. Zagrać wpierw legato, potem staccato. Kolejna zmiana, bardzo prosta, którą możemy dokonać. Najpierw zagramy piano, a potem zagramy forte. I zobaczcie, mamy już cztery elementy, które nam znacząco urozmaicą dane ćwiczenie, pozwalając przy tym nabyć nowych umiejętności technicznych. A nasze ćwiczenie wykonam na przykładowej gamie C-dur, gdzie wpierw zagram legato, następnie zagram staccato. Będzie to o takiej dynamice umiarkowanej, mezzo forte. Następnie drugi przebieg zrobię na piano i trzeci zrobię głośno na forte. Oczywiście pamiętajcie, że tego rodzaju techniki możecie stosować w całych ćwiczeniach wielotaktowych. Czyli daną część możecie wpierw zagrać piano, później możecie zagrać forte i możecie się bawić tą techniką, czyli legato, staccato. Oczywiście to są te podstawowe, pierwsze techniki artykulacyjne, które należy poznać. Natomiast wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć tak na poważnie, systematyczną naukę gry na akordeonie, a w pobliżu swojego miejsca zamieszkania nie mają ani żadnej szkoły muzycznej, ani żadnego ogniska muzycznego, ani dostępu do nauczyciela, to gorąco zachęcam te osoby do kursu z cyklu Akordeon od podstaw. Tam będziecie mieli dostęp do dziesiątek materiałów wraz z filmami instruktażowymi, gdzie wszystko jest krok po kroku od elementarnych podstaw wyjaśnione. Do tego zawsze moi kursanci mają dostęp do mnie, tak więc w każdej chwili możecie napisać czy zadzwonić, jeżeli by się pojawiły jakieś trudności z jakimś ćwiczeniem. Tak więc zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.